Google Chrome, zarządzanie historią przeglądanych stron. Otwieram Chroma. Aby wyświetlić historię przeglądanych stron, używam kombinacji klawisz Ctrl-H, bądź też klikam na dostosowanie i kontrolowanie i wybieram historię. Jeśli przez przypadek zamknęliśmy kartę, zamknęliśmy ostatnią oglądaną stronę, możemy w łatwy sposób otworzyć ją ponownie, klikając na górny pasek i przywróć zamkniętą kartę. Można też użyć klawiszy Ctrl-Shift-T. OK, jak usunąć dane przeglądania? Ponownie klikam na dostosowanie i kontrolowanie, wybieram więcej narzędzi oraz wyczyść dane przeglądania. Tutaj mogę wybrać, za jaki okres chcę wyczyścić dane przeglądania, czy to ma być historia przeglądanych stron, historia pobierania, wszystkie pliki, które pobraliśmy z internetu, pliki cookie, czyli są to pliki, które strony zostawiają na naszym komputerze, obrazy w pamięci podręcznej, hasła, autouzupełnianie formularzy, dane aplikacji lub licencje multimediów. Jeśli na przykład przez przypadek wpisałeś hasło nie tam, gdzie trzeba, możesz wybrać tylko hasła i autouzupełnianie danych formularzy, ostatnia godzina i wyczyść dane przeglądania. Żeby Twój komputer nie zostawiał śladów w historii przeglądania i nie pobierał plików cookie, można uruchomić przeglądarkę w trybie prywatnym, w trybie incognito. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo kliknąć prawym przyciskiem myszy na link i wybrać otwórz link w trybie incognito, bądź też kliknąć na pasek zadań i otwórz wszystkie zakładki w oknie incognito. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę idzbierg.com i dziękuję za oglądanie.